witam na kolejnej wyprawie rowerowej. Jest 1 listopada. Wyjechałem już koło Obaskowa. Jadę do granicy polsko-niemieckiej. Fajnie, że dociągnęli szlak rowerowy numer 3 do samych Niemiec. Tak właśnie wygląda ta nowa część. A tam już jest rosówek. Pogoda beznadziejna, ale nie mogę już osiedzieć na dupie. Muszę jeszcze ostatni raz w tym roku gdzieś pojechać. I jadę do Barcelony. Deszcz ciągle siąpi, ale jest pięknie. Trzeba się cieszyć z tego, co jest, a nie narzekać. O cholerka, chyba w życiu nie widziałem tylu ptaków naraz. Jeśli chodzi o wrzucane filmy, to mam bardzo, bardzo duże zaległości. Chyba nawet sięgają do 3 lat. Nie chcę mi się tych filmów po prostu montować i renderować i wrzucać na YouTube'a, więc tym razem mam inny plan. Ale klimat. Trochę jak w tym serialu Robin z Sherwood. Jeśli chodzi natomiast o ten plan, to mam zamiar nagrywać jedynie takie bardzo krótkie odcinki i na bieżąco wrzucać na YouTube'a, takie jak zwykle montowane na kolanie i bez żadnego efekciarstwa, tylko żeby się szybko renderowało i wrzucało. No i to powinno się udać i nadam temu tytuł takim cyklowi. Wyprawa pokazywana na bieżąco. O! A właśnie tak. Znowu te ptaki. Wielu Polaków uważa, że rowerem można jechać tylko latem, bo tylko latem są do tego warunki. Ale ja myślę, że to jest kwestia odpowiedniej odzieży i zahartowania i odpowiedniej motywacji. I rowerem fajnie jest jeździć cały rok, nawet po śniegu.